Siemano, Dziarz z tej strony. Jestem w Norwegii. Widać tam pana, który wędkuje? Czekaj, czy coś łowi. Tylko stoi. Przepiękne miejsce. Most. Nie, żebym jakoś daleko łaził, czy coś. Z drogi. No ale urwało, jak zobaczyłem. To przejście pomiędzy jednym a drugim jeziorkiem. Tam jest drugie jezioro. Tu jest jakiś spad, może 3-metrowy. I ta woda się dosyć gwałtownie przelewa do drugiego. Obczajcie to, jedzie się tu jak przez Alaskę, a to jeszcze nie jestem na najwyższych partiach. I ule tutaj są gdzieniegdzie. I pełno pszczółek. A w nocy tu pewnie spada temperatura do zera. 14 stopni. O 12. Znajduję się na wysokości 800 metrów nad poziom morza. 809 dokładnie, no ale ten zegarek, nie wiem, może mylić się o 50 metrów. To nie jest żaden rezerwat. To nie jest żaden... No w sumie tu nic nie ma, nawet zasięgu tutaj nie ma. A to jest ostatni mój przystanek prawdopodobnie. Ze słodką wodą, więc zatankowałem już do butelek. Idę sobie wziąć prysznic. Czy kąpiel. Tak, przyłękowy w potoku. Przykryć się kamieniem i można się moczyć. Przed chwilą widziałem zaorane pole, to tak jak kamulce, że w Polsce to by nigdy tego orać nie chciał. A tutaj żyzny teren, jeszcze można było powiedzieć. Tutaj rolnik bez koparki to nie rolnik. Traktor to tam pikuś, ale koparka musi być, żeby odchybać te grubsze kamienie. Skały. Tutaj się wykąpać, to byłby czadzior, a nie w tamtym kowiorku. Głęboko nie jest, ale tam jest wodospad. W ogóle idę w kierunku... Co to jest? Tama, to jest taka stara, już nieużywana. Znaczy lasy w Norwegii to w ogóle porosnięte są wszędzie takimi porostami, a im wyżej tym bardziej zielony. A im wyżej tym zieleńszy, o to mi chodzi. Matko, ale tu jest wypas. Nie do opisania jest ten temat. Ja chyba jeden odcinek tylko poświęcę na takie eksploracje Norwegii, no bo przecież tyle tego jest. Ja tu mam 1000 kilometrów do przejechania. Jest taki ogrom rzeczy, które można pokazać. Trolle tutaj są, żyją. Mnóstwo jest tego mchu. To już się zaczyna gdzieś tak powyżej 700 metrów, o tam na tamtym brzegu. To są porosty, to nie jest mech. Jeszcze reniferów brakuje. Obczajcie to. To są nie do opisania widoki po prostu.
A tutaj pod moimi stopami jest 10-metrowa przepaść. Tam to nawet nie idę, bo tu jest słupek, może można się poślizgnąć. Ale widać, że ten kamień jest idealnie odcięty od tego miejsca, czyli on tu odpadł. Ale kosmos i drzewko co tam rośnie. Świerk. Dziwne, bo normalnie sosny. Idę tam. Tam jest ta tama. Widok jest nieśmielający. Można się tutaj zbliżyć, oczywiście nie można wejść do końca. Tu jest cała, nie wiem, przepompownia, czy to była elektrownia wodna, czy jakaś taka. Zaraz pokażę ten widok, który zapiera dech w piersiach. Tutaj jest jakby od strony zalewu, od strony zapory, woda spokojna. A tutaj jest normalnie urwanie. Urwanie jest. Tu jest wodospad, z którego widać tą bryzę taką. Tam leżą jakieś blachy, to jest zapewne od tej całej konstrukcji. Są jakieś łopaty, czy jak się to nazywa. I tu jest cały jakby wodospad. Tam dalej się to ciągnie, bo tu jest spore urwanie terenu. Tam jakieś przesmyki, jakieś dziury. To jest normalnie na wylot przez skałę. Tu na bank stoją ryby tutaj. Na 100%. To jest jedyne przejście tej rzeki, ujście tej rzeki w tym miejscu. Czyli podejrzewam, że jak jest napór wody, to tu gdzie stoję, tworzy się taki potężny wodospad, który tutaj drąży dziurę. Chociaż tych głazak ciężko jest cokolwiek wydrążyć. Tak to wygląda z tej perspektywy. Boję się tu przejść, bo ten strumyk jest dosyć wartki, a ja jestem tylko w laczkach. Tu raczej nie, ale tam kawałek wyżej miałem taką nadzieję, ale nie będę ryzykował. To jest w większości łupek, więc podejrzewam, że po każdej zimie się tutaj odłupuje trochę. Chyba to jest łupek. No, taka skała. Ja nie jestem specjalistą. Rosną tutaj skarłowaciałe drzewka, które pewnie przy każdej powodzi są wyrywane. No to jest taki krzew. Można sobie to kupić. A tu rośnie na dziko. Nie leżą złote monety nigdzie? Widać, że to się na bieżąco odrywa. To nie są jakieś stare pęknięcia. Tylko te porosty. Tu renifery przyjdą, to będą miały co jeść. Dosyć ciężki temat do spacerów. Świeże porosty. No nie wiem, czy to się nie pourywa gdzieś. Zawsze jest taka myśl w głowie. Ale jest przepięknie tutaj, przepięknie. Zostawiam taki film, bo więcej mi nie wejdzie. Więc może będzie tytuł jakiś przez Norwegię. Nara. Zostawiam takie. Busem przez Norwegię.